Korzystałeś może na WF-ie z platform na kółkach? Ja pamiętam z tych zajęć głównie uderzanie się w palce podczas trzymania za uchwyty. Wydawałoby się, że zaprojektowano je właśnie w tym celu. A może po prostu to ja nie używałem ich właściwie? Wyobraźcie sobie, że te rączki po bokach to wcale nie uchwyty, a ochraniacze. Mają osłaniać palce przed stłuczeniami, jakie regularnie zaliczał każdy dzieciak używający tych przyrządów. Wsuwasz dłonie po wewnętrznej stronie plastikowych półkoli, chwytając za samą deskę. Dzięki temu podczas kolizji z innymi platformami i przeszkodami twoje knykcie będą bezpieczne. Gdybym tylko wiedział o tym wcześniej, zajęcia z ćwiczeń na równowagę byłyby o wiele przyjemniejsze. Gdy opatulasz się milusim szlafrokiem po wyjściu spod prysznica, w jaki sposób go zawiązujesz? No jak to? Pasek przekłada się przez wszystkie szlufki i związuje z przodu w talii. Tak się robi z paskiem. Czy to ma być jakieś podchwytliwe pytanie? Dokładnie. Właściwa metoda to przewlekanie paska tylko przez pierwsze dwie szlufki. Wystarczy wtedy ściągnąć i szlafrok będzie się o wiele lepiej trzymał wokół ciała. A zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego symbol dzielenia wygląda tak, a nie inaczej? To po prostu ułamek. Dwie kropki to licznik i mianownik, a linia to kreska ułamkowa. Teraz wydaje się to oczywiste. Jak można było wcześniej tego nie zauważyć? Jeśli zostanie ci trochę awokado, przechowaj pozostałą część w szklance wody w lodówce. Przez 2 do 3 dni zapobiegnie to brązowieniu owocu. Torebki popcornu przeznaczone bezpośrednio do prażenia w kuchence mikrofalowej posiadają praktyczną cechę, o której mało kto wie. Po kilku minutach w mikrofali w górnej części nadętej torebki pojawia się wąska szparka. Obróć opakowanie do góry nogami i potrząśnij nad koszem. Wylecą wszystkie nieuprażone ziarenka. Dopiero wtedy rozerwij torebkę i wysyp jej zawartość do miski. Teraz już zawsze będziesz cieszył się pysznym popcornem bez twardych dodatków. Poza ochroną przed promieniami UV, środek przeciwsłoneczny skutecznie usuwa ze skóry ślady po permanentnym markerze. Najlepiej użyć do tego filtra w sprayu, ale krem też zadziała. Dobrze sprawdza się również na twardych powierzchniach. Warto o tym wiedzieć na wypadek, gdyby twój maluch postanowił rozwijać swoje talenty artystyczne na kuchennych płytkach. Jeśli w pilocie wysiadły baterie, a ty nie masz akurat pod ręką nowych, możesz spróbować przedłużyć ich funkcjonalność manualnie. Wyjmij baterie i energicznie potrzyj je z obu stron. Przeczyszcza to punkty łączności oraz odświeża reakcje elektrochemiczne zachodzące między anodą i katodą. Nie musisz zwlekać się z kanapy do sklepu. Pomysłowość w imię lenistwa! Teraz spójrz w górę. Wentylatory sufitowe posiadają rzadko wykorzystywaną funkcję zmiany kierunku obrotu łopat. Wystarczy wcisnąć przycisk na pilocie albo na samym urządzeniu. W trybie zimowym wentylator powinien kręcić się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co wciąga powietrze do wnętrza, wypycha je do sufitu, a następnie rozprowadza równomiernie po całym pomieszczeniu. Latem kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara powoduje spychanie powietrza w dół, co zapewnia chłodzenie. Pewnie nawet nie zdajesz sobie sprawy, że twoja kuchenka mikrofalowa posiada tryb cichy. Nocne eskapady po odgrzewane przekąski z palcem zawieszonym na przycisku stop mogły być o wiele mniej stresujące. Szczegóły zależą oczywiście od marki urządzenia, ale przeważnie tryb cichy aktywuje się wciskając i przytrzymując przycisk 0 lub 1. Teraz możesz uskuteczniać nocne podjadanie bez budzenia reszty domowników. Niektóre mocowane do ścian stopery posiadają dodatkowo funkcję blokady drzwi. Naciskasz stopą odbojnik, otwierasz nad nim drzwi, a sprężyna unieruchamia je od dołu w pozycji otwartej. Kto by pomyślał? Wiele rodzajów butów biegowych, turystycznych i sportowych posiada dodatkową dziurkę, która umieszczona jest dość głęboko i chyba mało kto jej używa. A to spory błąd, gdyż głębiej związany but lepiej trzyma piętę, a co za tym idzie, zapobiega nieprzyjemnym otarciom skóry, odciskom oraz zsuwaniu się skarpetek. Przeplatasz sznurówkę przez ostatnią dziurkę w taki sposób, żeby uformowała pętelkę. Przez utworzony otwór przekłada się następnie przeciwległe sznurowadło, traktując pętlę jako kolejną szlufkę. Gdy ściągniesz sznurówki, pętelki same się ładnie zacisną. Tak związane buty świetnie zabezpieczają stopę.
A skoro mowa o sznurówkach, na pewno znasz tę sytuację, gdy podczas rozwiązywania butów robi się ciasny supeł, który okropnie trudno rozplątać. Wówczas pomocny okaże się pewien składnik obecny w każdej kuchni. Mąka kukurydziana nadaje się nie tylko do zagęszczania sosów. Posyp utarty supeł, a z łatwością go rozplączesz. Tym trikiem poradzisz sobie ponadto z węzłem gordyjskim na naszyjniku, nici, przędzy i tym podobnych. O nie! Przypadkiem założyłaś pierścionek swojej przyjaciółki, nie zwracając uwagi, że jej dłonie są o wiele mniejsze od twoich. A teraz nie możesz ściągnąć obrączki. Z tej wstydliwej opresji poratuje cię zwyczajny preparat do mycia szyb. Wpryskasz nieco na palec z pierścionkiem i bez najmniejszego oporu zsuwasz zaklinowaną biżuterię. Fajnie, co? Takich rzeczy powinni uczyć w szkołach. Napisałeś na egzaminie jakąś głupotę. Hej, zdarza się nawet najlepszym. Używasz co prawda ołówka, ale zapomniałeś gumki. Całe szczęście, że masz przy sobie kromkę chleba, bo tylko tego potrzebujesz, żeby usunąć z kartki błędną odpowiedź. Oderwij kawałek pieczywa ze środka kromki i zagnieć go trochę, aż nabierze bardziej gumiastej konsystencji. Tak jest! Przed wynalezieniem gumki do wymazywania ołówka używano właśnie chleba. Teraz masz dwa powody, żeby zabierać kanapki do szkoły. Jeśli nosisz skórzaną kurtkę, jesteś pewnie zbyt cool, żeby oglądać jasną stronę. I dlatego nie wiesz, że posiada ona przydatną cechę, która jest mało znana, choć całkiem na widoku. Krótkie paski na ramionach nie są bynajmniej do ozdoby, a do mocowania noszonej torebki. Odpinasz pasek, wsuwasz pod spód pasek od torby i zapinasz z powrotem. Dzięki temu możesz dokazywać do woli, tańczyć jak szalona, koziołkować i gimnastykować się, a mimo to na pewno nie zgubisz swojej torby. Folia aluminiowa jest niezastąpiona przy pakowaniu produktów spożywczych. Jednak znajduje zastosowanie także w pralni, gdy brakuje chusteczek do suszarki. Bez odpowiednich wkładów tkaniny po wyjęciu z suszarki są często tak naelektryzowane, że włos staje dęba. Dwa arkusze folii aluminiowej zgnieć w małe kulki i dorzuć je do suszarki. Gwarantuję, że po takim suszeniu wyjęte pranie będzie w pełni antystatyczne. A teraz prosta sztuczka do kuchni. Świeżo ugotowane jajka najłatwiej wyjąć z gorącej wody przy pomocy zwykłej trzepaczki. Lekko naciśnij, a jajko samo wskoczy między druciki. Teraz możesz wygodnie wyciągać dowolną ilość jajek bez obaw o oparzenie. Kolor wstążki albo drucianej opaski zamykającej opakowanie chleba określa, w jaki dzień pieczywo zostało dostarczone do sklepu. Poniedziałek niebieski, wtorek zielony, czwartek czerwony, piątek biały, a sobota żółty. Dostawy pieczywa mają miejsce 5 dni w tygodniu, stąd brak środy i niedzieli. Większość piekarni stosuje się do tego standardu, bo zamknięcia produkuje tylko kilka firm. System wprowadzono głównie z myślą o pracownikach wykładających towar na półki, ale oczywiście przydaje się również klientom.